Oto historia o dziewczynie, która została księżniczką pomimo wielu przeszkód. Kopciuszek jest w naszym nowym filmiku na kanale Lalilu. Obejrzyj i rób to z nami! Ta laleczka ma szczęście. Będzie dziś grała główną rolę. Najpierw zmieńmy jej ciało i uszyjmy jej koszulę nocną. Zrób wycięcia na niebieskim materiale i odmierz go. Odrysuj lalkę i wytnij sylwetkę. Oprzyj koszulę dookoła nitką, zostawiając otwór na głowę i rękawy. Koszula nocna jest prawie gotowa. Czas ją ozdobić. Przyklej kokardę pensetą i gorącym klejem. Powstała ładna koszula nocna. Nie zapomnij przyozdobić też warkoczyków. Owiń je niebieską nitką i przyklej kokardki. Pomyśl życzenie, bo Kopciuszek będzie mieć tylko dobre sny w tej koszuli. I zasypia w swoim łóżku. Ale jakiś denerwujący dźwięk budzi ją rano. Ach, to tak! To śpiewające ptaszki! Moi ćwierkający przyjaciele! Widzę tylko jednego. Gdzie jest reszta? Tutaj! Pomożecie mi się szybciej ubrać? W międzyczasie gołębie przynoszą jej buty w dziobach. Wraz z myszką pomagają jej zawiesić koszulę nocną. I przylatują z dzienną sukienką Kopciuszka. Dzięki, co ja bym bez was zrobiła? Zróbmy teraz dzienne ubranko dla Kopciuszka. Zaczynamy! Weź brązowy i jaśniejszy materiał. Niebieski tiul przyda się do rękawów. Przytnij odpowiednią długość. Zrób spódniczkę z jaśniejszego materiału. Zbierz materiał igłą z nitką i zawiąż go w pasie. Wytnij fartuszek z szerokiej, satynowej wstążki. Zostaw długie paski. Fartuszek już się podarł przez te wszystkie prace w domu. Ale nawet skromne ubranie nie ukryje piękna Kopciuszka. Przyozdób ubranie białą kokardą. Kopciuszek chowa włosy pod chusteczką, żeby jej nie przeszkadzały. Muszę się szybko ubrać. Jeden but, drugi. Macocha na pewno czeka na herbatę. Schodki zrobimy ze wzorzystego papieru. Wybierz kolor i do pracy. Tych schodków nic nie pokona. Kopciuszek przygotowuje tackę z filiżankami, dzbankiem i cukrem. Gdy skończy, idzie obudzić swoją macochę. Ale macocha wcale by się nie obudziła, gdyby nie miauczący kot. Macocho, obudź się, przyniosłam ci herbatę. Połóż ją tutaj i wynoś się stąd, leniwa dziewucho. Nie potrafisz nawet nalać herbaty bez wylewania? Masz dzisiaj dużo roboty. Kopciuszek też chciałby się napić, ale nie ma na to czasu. Jej przyrodnie siostry czekają na nią na dole. Zabieraj nasze ciuchy i wypierz je, a potem posprzątaj. Kopciuszek stara się jak najszybciej posprzątać i nie ominąć żadnego pyłku. Kot wysypał swoją karmę. Nie ma szans na relaks. Z tej lalki zrobimy macochę. Możemy zmienić jej włosy. Usuń resztki włosów. Zetrzyj makijaż zmywaczem do paznokci i zrób jej nową twarz. Potrzebujemy zielonej, czerwonej, czarnej, żółtej i białej farby. Najpierw zaznacz oczy białą farbą. Dodaj czarne źrenice i obrysuj powieki. Zrób zielone oczy. I dodaj uniesione brwi. Dodaj cienie do powiek i ciemną szminkę. Teraz musimy tylko wymyślić fryzurę. Uformuj piankolinę. Zostaw ją, aż stwardnieje i pomaluj na wiśniowo. Nadaj teksturę białą farbą. Wytnij pasek z fioletowego papieru piankowego, zrób falistą krawędź i powstanie kołnierzyk. Sukienkę zrobimy z brązowego materiału. Przyklej osobno główną część i dodaj dwa rękawy.
Dodaj kieszonki po bokach. Macocha potrzebuje teraz tylko dodatków. Zrób szmaragdowe kolczyki i naszyjnik z cekinów. Zrób laskę z drewnianego patyczka. Przytnij ją i pomaluj na czarno. Ubranie jest gotowe, a macocha już coś knuje. Gra na pianinie, a jej córki słuchają i tańczą. Idziemy dziś na bal do zamku księcia. Podobno szuka żony. Nareszcie! Kopciuszek musi przygotować nasze suknie. Ma tyle roboty, że na pewno z nami nie pójdzie. I nie ma nawet sukienki. A tą lalkę zamienimy w dobrą wróżkę. Zaczniemy od sukienki. Przypal krawędzie szerokiej, satynowej wstążki zapalniczką. Sklej końcówki gorącym klejem. Zrób pelerynę z kapturem z tej samej wstążki. Najpierw odetnij część, w którą wróżka włoży ręce. Złóż wstążkę na pół, sklej ją i wytnij kaptur. Cudownie! Udekoruj ubranko wstążką. A w ręce mamy magiczną różdżkę z wykałaczki. Ubranko wróżki jest gotowe, więc może polecieć na pomoc Kopciuszkowi. Zróbmy teraz suknię dla Kopciuszka. Zacznijmy od góry. Zawiąż elastyczną wstążkę wokół lalki. Zrobimy szeroką spódnicę z szerokiej satynowej wstążki i zbierzemy ją igłą z nitką. Dodaj rękawiczki, malując je błękitną farbą na rękach. Ostatnie przymiarki i możemy sklejać. Przyozdób włosy niebieską opaską. A teraz najważniejsze – buty. Dodaj obroże z czarnej nitki. I Kopciuszek jest gotowy na bal. Ta piękność podbije serce księcia. Macocha dała tyle pracy Kopciuszkowi, że nie ma nawet czasu przerobić swojej starej sukienki. Ale ptaszki i myszki pomogą jej uszyć piękną suknię. Zostało niewiele czasu. Macocha sprawdza, czy jej córki są gotowe. Kopciuszek uszył wam suknię. Gryzeldo, Anastazjo, ubierzcie się, Karoca czeka. Siostry prawie pobiły się o suknię. Każda pasowała na nie idealnie. Haha, Kopciuszek nie skończył nawet prania. Ale jest już na dole. Skończyłam! I też mam piękną suknię. Mogę z wami iść? Chciałabyś. Teraz nie masz nawet sukni. Siostry podarły jej suknię i wyszły z macochą, zostawiając płaczącego Kopciuszka. Wybiegła do ogrodu. I nagle pojawiła się dobra wróżka. Co się stało, kochana? Nie płacz. Nadal możesz iść na bal. Ale ja niczego nie mam. Zaraz się tym zajmę. I dynie zamieniają się w karoce dzięki magicznej różdżce. A myszka zamienia się w białego rumaka. Prawie zapomniałam o sukni. Dobra wróżko, jestem ci bardzo wdzięczna. Ale pamiętaj, kiedy zegar wybije północ, czar pryśnie. Nie zapomnę, odpowiedziała dziewczyna, a karoca zabrała ją do pałacu. Gdy przybyła na bal, macocha i siostry już tam były. Nie mogły oderwać wzroku od nowej przybyszki. Książę nie odstępuje jej na krok. Gdy zobaczył Kopciuszka, zakochał się w niej po uszy, a ona odwzajemniła to uczucie. Spędzili razem cały wieczór, ale książę nie zdążył zapytać jej o imię, gdy spacerowali po ogrodzie. Tańczyli kolejnego walca, gdy zegar wybił północ. Tajemnicza nieznajoma zaczęła biec i upuściła kryształowego pantofelka na schodach. Książę za nią pobiegł, ale nie zdążył. Chwycił pantofelka i biegł za karocą, ale zniknęła w oddali. Po kilku minutach karoca znów zamieniła się w dynię, koń w myszkę, a suknia w łachmany.
Wydam rozkaz, aby każda dziewczyna w królestwie przymierzyła ten but. I ta, na którą będzie pasował, zostanie moją żoną. Powiedział książę, wsiadł na konia i pojechał do królestwa. Macocha dowiedziała się, że tajemniczą nieznajomą na balu był Kopciuszek i zakluczyła ją na strychu. Myszka wykradła klucz i pobiegła do pokoju Kopciuszka. Juhu, drzwi są otwarte! Kopciuszek podziękował myszce i zbiegł na dół. Kiedy założyła pantofelek, wszystko stało się jasne. Macocha i siostry oniemiały. Książę i Kopciuszek pobrali się i żyli długo i szczęśliwie. Dobro zwyciężyło! Kliknij kciuk w górę, jeśli podobała Ci się nasza magiczna bajka. I nie zapomnij dać temu filmikowi lajka, subskrybuj nasz kanał i kliknij ikonę dzwonka, żeby nie przegapić nowych filmików od Lali Lu.